co 12 miesięcy lat przebywa, tylko ubywać nie chce. W przypadku miast to akurat atut. Mają bogatą historię, która im starsza, tym lepsza. Zupełnie jak wino. 676 urodziny Działdowa to i tort, i szampan. Nie jest przeciwwskazany. A jak było? Szeroki wachlarz oferty, tak jak wspomniałem, głównie muzycznej, ale dodatkowych wiele atrakcji. Obok tutaj, jak widać, wesołe miasteczko, które też cieszy się bardzo dużą popularnością. Widać tutaj Akademię też Dekorglasu, która szuka nowych nabytków do swojej sekcji tenisa stołowego. Wszystko dla ludzi, nawet szczepienia i spis powszechny. Działdowo przygotowało się do swoich urodzin i zdało egzamin. Jest na bieżąco. Myślę, że kwestia szczepień jest takim bardzo istotnym elementem, dlatego tu już władze miasta, pan burmistrz od wielu tygodni promuje tą akcję. My oczywiście tak samo chcieliśmy zaprosić ten mobilny punkt szczepień, aby te szczepienia podczas 676 urodzin Działdowa mogły się odbywać. I też tak jak wspomniał właśnie pan również, możemy się tutaj spisać, spis powszechny trwa nadal, więc kto jeszcze tego nie zrobił, jak najbardziej może. Pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy z imprezy wyszli zadowoleni. Co prawda świeczek zabrakło, ale nie gości. Uzdrowieniem narodów, narodów są!